Daj się to pyro i zagrajmy w Legacy of Kain Defiance. Tak. Jest to gra oczywiście z serii Legacy of Kain, czyli o przygodach Kaina i Raziela. Jest to bezpośrednia kontynuacja z Solivera 2, ale tutaj będziemy raczej grać Kainem. No i troszeczkę Razielem. W każdym razie, co by tutaj troszkę powiedzieć o fabule Solivera 2. Ponieważ nie ma niestety let's playa z 2, ale jest z 1, więc możemy troszeczkę się opatrzeć pod 2. Generalnie, jeżeli chodzi o Solivera 1, pod sam koniec Raziel wyruszył za Kainem, ścigając go przez czas. Cofnął się do przeszłości, w której Pilarsy zostały dopiero korumpowane. No i spotkał tam Mobiusa, strażnika czasu, który kazał, właściwie żądał, żeby jednak Kain został zabity. I co by tutaj można było powiedzieć o tym wszystkim? Raziel miał 2 razy okazję zabić Kaina, ale tego nie zrobił. Ponieważ jednak stwierdził, że Kain nie jest przyczyną tego całego zła jednak. I że stoi za tym ktoś inny. No i pytanie, kto? Postanowił Raziel dokonać jakby takiego śledztwa. Mobius trochę przechytrzył Raziela i postanowił pokazać przyszłość, dalszą o wiele niż ta, która jest teraz. W Soliverze 1. Która była w Soliverze 1. Więc pokazał przyszłość. Również tam był Kain, który tłumaczył mu, że są 3 drogi tak naprawdę wyboru. Jak sobie rzucimy monetą, mamy orzeł i reszkę. Tak? Czyli mamy tą lub tą drogę. Ale też czasami jest krawędź. Więc mamy 3 wybory tak naprawdę. Ale tylko, że na ten trzeci musimy trochę wpłynąć, ponieważ nie zawsze ta krawędź się trafi, więc możemy po prostu postawić monetę. I Kain to właśnie chciał zrobić. Pytanie w ten sposób jak? Dlaczego ku temu był potrzebny mu Raziel? Raziel się nad tym zastanawiał po drodze, ale postanowił, że cofnie się w czasie, długo przed wojną z ludźmi i zobaczyć, jak tak naprawdę wyglądało Nozgoth przed korupcją, przed tym wszystkim. Bo właściwie jego pierwszym zamiarem, a po prostu mógł go przychwycić i go wrzucił do przyszłości. Ale udało mu się jakoś przez to przejść wszystko. No i co się wydarzyło? Raziel spotkał Janosa, wielkiego wampira, ojca wampirów, władcę wampirów, który tak jak Raziel posiadał skrzydła. Z tym, że Raziel posiadał demoniczne skrzydła, lub wam raczej nie toperze, tak? A Janos miał takie skrzydła anielskie, takie opierzone, piękne, czarne skrzydła. No i niestety przez głupotę Raziela została forteza zaatakowana przez ludzi, przez takich krucjatorów, którzy właśnie byli pod znakiem Mobiusa. No i niestety okazało się, że ta cała banda, która zaatakowała Janosa, to były tak naprawdę jego bracia i sam Raziel. Oczywiście pod ludzką postacią. Bracia w sensie tych wampirzy, których zabijał Raziel pod pierwszej części. No. Co by tutaj o nich tutaj można byłoby dalej powiedzieć? Janos przedstawił ostrze Razielowi, zwane Blood Riverem. Blood River jest to samo co Soul River, tylko przed transformacją w Soul Rivera. Jak transformacja doszła, to o tym za chwilkę. Jednak najpierw o Blood Riverze. No oczywiście Raziel zobaczył ostrze i był przestraszony, ponieważ czuł w nim taką emanującą pustkę. Choć nazwał go Soul Riverem, nie Blood. A Janos nazwał go Blood Riverem. Przez to wampirza broń. Ciekawe. W każdym razie. Raziel wrócił do fortecy, w której zostało zatrzymane serce ciemności, które zostało wyrwane z piersi Janosa. Postanowił go odzyskać i go wskrzeszyć Janosa, żebyś dowiedział się reszty prawdy. No w każdym razie poszedł do fortecy, gdzie spotkał ostrze i zarazem Mobiusa, który posiadał kij o mocach magicznych przeciwko wampirom. Działał on w takiej zasadzie, że po prostu gdy użyliśmy kija, wampir po prostu automatycznie tracił swoje moce i tracił wszystkie swoje właściwości, był na łasce pana. Raziel troszeczkę negował się przed tym, to znaczy i on sam mógł walczyć, tak? Po prostu mógł uciec, mógł wszystko, ale niestety nie mógł używać swojej broni Soul Rivera, czyli tej takiej duchowej postaci tego Soul Rivera, którego miał Kain. No nie mógł używać, ponieważ to była broń wampirza, niestety. Prawdopodobnie dlatego. Więc chwycił za Blood Rivera, który był fizyczny rodzaj miecza. No niestety
To była głupota Raziela i żałował tego, no ale wyruszył. No i wyruszył w stronę, wyruszył dalej, spotkając swoich pięciu właśnie braci, no i oczywiście siebie. Oczywiście był zachwycony z Blood Weavera, że daje mu nieśmiertelność i daje oczywiście niezwyciężone chwały w bitwie. No ale niestety nie do końca dawał chwały w bitwie, ponieważ gdy zabił już Raziela, właściwie Ghul człowieka, to niestety, co by tu powiedzieć, miecz zaczął chłaniać Raziela. Raziel wtedy odkrył tak naprawdę, czym jest Blood River, czym jest Soul River. Soul River jest tak naprawdę Razielem, jest tak naprawdę duszą jest tak naprawdę Blood Riverem z duszą Raziela. I odkrył wtedy właśnie to, że jest jakby połączony. No niestety tutaj zaszedł pewien paradoks, ponieważ dlatego pękło ostrze, gdy Soul River zaatakował w pierwszej części Raziela. Dlatego został roztrzaskany na milion części. No. Kane, widząc to wszystko, widząc, że Raziel został skłaniany przez miecz, postanowił zabawić się i, jak on to powiedział, postawić na krawędzi monetę. Przez co wyjął miecz z Raziela, co się nie powinno stać, i zmienił bieg historii. Zmienił tak bieg historii, no, że niestety, jakby to powiedzieć, pojawiła się nowa raza, Hylden tak zwany, i oni są zagrożeniem według Kane'a. Tak naprawdę, kim są Hylden? To jest tak naprawdę rasa, chyba też jakieś, nie jest to rasa wampirów, ale jest to rasa wroga rasa dla wampirów. To są po prostu arcyprzeciwnicy, wampirzy i Hyldenowie, zgodnie z sagą Legacy of Kane. W każdym razie Raziel schował się, wrócił do świata duchów i w tym sposobem Kane nie mógł go namierzyć. No i Kane cały czas próbuje namierzyć Raziela. No i tutaj pytanie, czy go namierzy? Jako Kane będę szukał Raziela o całym nazwot. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. W każdym razie zacznijmy nową grę. Given the choice, whether to rule a corrupt and failing empire, or to challenge the fates for another throw, a better throw against one's destiny, what was a king to do? Only match, move by move, the machinations of fate, and thus defy the tyrannous stars. So I returned to the sanctuary of my enemy, the fortress of the Sarathan Brotherhood, deemed impossible for any man to penetrate. Impossible for any man. Deep within these walls, my prey awaited.
Mobius, the time streamer, deceiver and eternal gamester, using living beings as his pawns. In the end, we'd rooted out an entire nest of the fiends. But we had swept that area already. Not well enough, but no matter. We purged every last one of that brood with fire, and their souls now rest. Lord Mobius will be pleased. It was time for Mobius to answer a few questions. I hoped for his sake to find him in a forthcoming mood. Okej. Jak widzicie, jest już gra. No cóż, jako Kane, no to widzimy, mamy pasek telekinezy. Możemy sobie strzelać. I również bawić się taką telekinezą. W każdym razie. Mobius wrócił do twierdzy Sarafanów. Odzyskanie na parę informacji na temat. Dowiemy się jakiego. Dobra, zaczynamy na akcję. Dobra, nasuwamy na... Oczywiście są różne style ataku. Jump to jump. Dobra. Posilmy się naszą ofiarą. Dobra. Okej. Okay. Dobra, musimy wskoczyć. Jedziemy. Okej. Okay. Po prostu teraz poskaczemy trochę. Hop, sasa. Jasta. Aha. Musimy się wspiąć na ścianę. By iść dalej. Aha. Oczywiście Kane teraz ma Blood Reavera. Tego, którego odzyskał z drugiej części Soul Reavera. Żeby nie było. From time to time, it is necessary to feed. And the unusual event of a feast prepared by the Sarafan must be savored. Okej, okay. Chwileczkę tylko włączę sobie napisy. Okej. Okay. Możemy się posilić tymi oto niewolnikami. O. Posilony jak najbardziej. Pycha. Dobra, pochodzimy tutaj. Nic tu nie ma. Możemy przechodzić pod kratami. Chłonieć duszę naszych ofiar. Właściwie krew. Dobra. I ruszamy. Dalej. Tutaj coś jest. Znowu kolejna ofiara. Ale już nie będziemy się żywić aż tak bardzo. Mam trochę duszy jeszcze w sobie. Dobra. O! To jest pierwszy bonusowy item. Jeżeli będziemy ich mieli sporo, zwiększy się nasze życie. Tak jak ze wcześniejszych czasów, tak jak za wcześniejszej gry były też takie talizmany, tutaj też również są. O! What was that? A touch of water is like acid to a vampire. I had to find another way to pass. Okej, jak widać było, ten pan łucznik został... Już tak powiem, zabity. Niestety wada jest taka, jeżeli to zrobimy, to znaczy szybko zabijemy naszego przeciwnika, to niestety nie możemy się na nim posilić w ten sposób. Jedynie czystą walką możemy się posilić. Dobra, trzeba polecieć. Jeżeli skaczemy i naciśniemy tutaj po raz drugi przycisk, będziemy tak powoli spadać. Także tak powiem, lewitować. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Sprawdzamy, czy tutaj nie ma żadnych bonusów, bo często są poukrywane w chamskim miejscu. Dobra. To jest to tu. Chodźmy się trochę, poskradajmy. O! Świetnie, kolejny sekret. Za tym razem runa telekinetyczna.
Dzięki czemu możemy, mamy więcej możliwości ataku telekinezą. Przydaje się to... Nie ukrywam. Dobra, posilmy się na tej ofierze. A tej też. Dobra. Tutaj mamy jakieś drzwi, ale nie działają. Z jakichś nieznanych mi przyczyn. Po prostu wejdźmy ten. But the door had been sealed by a blessed barrier. As I approached, the Reaver resonated in response. Perhaps its dark sorcery could dispel these holy barriers. As I suspected, the Reaver was not yet powerful enough to shatter these barriers. But there was something to this. Okej. Okay. Mamy tutaj drzwi, które są zablokowane. Jak widać, możemy sobie strzelać w nie jak chcemy, znaczy atakować z nimi, ale niestety napis jest pokazany, że nasze ostrze łupieżca musi być wpierw jakieś niezenchantowane. To nie ma co, idziemy dalej po prostu. Oho. Dobra. Dobra. Jak widać, są ucznicy. Po prostu popychamy ich do góry. Niestety na tego ostatniego zabrakło trochę energii. No, muszę pozwolić, żeby moja telekineza została odnowiona. Dobra, pociągnijmy go do siebie. Okej. Okay. Dobra. Posilmy się. No. I zrobiona misja. Właściwie nie misja. Zleconko. Dobra. Przechodzimy znowu przez kraty. Tutaj kolejne dziwne drzwi. Jakiś dziwny posąg. Aha. Na razie tutaj z tego, co widzę, nic nie ma. O, są jakieś drzwi. Wbijamy się. Ło. Co za wbicie. Dobra, idziemy dalej. Gdzie nie ma... Ło. Uff. Gdzieś tu musi być jakieś przejście. Chyba źle poszedłem. Dobra, wracamy się na plac. Uff, mały włos. Wpadł do rażącej kwasem wodę. Tutaj tu nic nie ma? Nie ma. No, tu są jakieś drzwi. Dobra, znowu z buta wjazd. I lecimy. Oho. Dobra, tutaj widzimy takie... Au. Nie wiem, jak to nazwać. Takie strażniczki. Urządzenia. Możemy to uniknąć albo iść dalej. O. Checkpoint activated. Dziękuję bardzo. Locked. What a love of doors these pathetic humans have. Niestety zamknięte drzwi. O, ta taka czerwona mała aura to jest symbol zamknięcia. Więc żeby nie było, ruszałem po prostu dalej. Jak widać, tam jakąś karteczkę. Aha, Arcane Tome. To jest dodatkowych jakiś tam scenek, nie scenek. Zobaczmy, tutaj też coś. Nie ma jakiegoś talizmanu czy czegoś. Nie. Jest tylko fontanna krwi. Jeżeli ktoś pamięta o Soul Reavera jedynki, znaczy dwójki, to tutaj był podobny bardzo plac. O. I tu właśnie raz je walczył między innymi z Tyrellem. Pod ludzką postacią. No proszę, coś złotego. Okej.
Niestety nasz niestety to coś złotego zostało zabrane, się zamknięte przed nami. I że tak powiem, musimy wpierw powalczyć. Okej, okay, wyssana dusza, znaczy krew. Nie ta postać. Dobra, wbiłem go sobie do miecza. Niech się miecz trochę też posili. Dobra, mamy znowu ten złoty fragment. This emblem was unmistakably of vampire origin and designed to enhance the Reaver's power. But this coincidence seemed too convenient. Mobius clearly meant for me to find it. Sound the alarm! Vampire! Don't let him escape! Surround him! Surrender, fiend, and we will promise you an easy death. I could promise you the same, but it would be a lie. Dobra. Zyskaliśmy Balance Emblem, czyli taki złoty znaczek, który nam umagicznił troszeczkę ostrze. To znaczy, w jakiej kwestii umagicznił? Widać na dole pasek miecza nagle zaczyna rosnąć. Dzięki czemu zyskujemy nowe zdolności miecza. A to o tym za chwilkę. Nie wiem, co się tam dzieje. Starożytna kamera słabo jest. O. I dzięki temu podczas wbijania miecza możemy albo się uleczyć, lub umagacznić miecz, tak jak teraz to widoczne jest. I dzięki temu zadajemy masakryczne obrażenia. Możemy również go tak ładować w ten sposób. Nic nie udało mi się wyssać krwi. No przez chwilę taki jedzie taki czerwony mieczek sobie z nami. No dobra. Idziemy dalej. Jak to się sprawdzało? Chwileczkę. O, zapiszmy grę od razu. Kontroluj. Keyboard. Jump. K plus spacja. Status menu, o, świetnie, F. Okej. Okay. Mamy tutaj, prawda, wszystko zrobione. Tu są artefakty, tu jest ostrze. Balance Emblem. O. I sam Kane tutaj mówi Balance Emblem. Tak. Tutaj widzicie Combat Experience. Na razie tutaj nic nie mamy, ponieważ jesteśmy, że tak powiem, porządkującymi wojownikami. Niestety. Mamy pierwszą, tutaj widać, że River jest zaczarowany na czerwono. Są oczywiście jeszcze również inne. Tutaj mamy wszystkie nasze artefakty. Nic nie możemy tu klikać. No dobra. Mamy podobnie taką barierę. Zaatakujmy ją teraz. O. No i działa. Teraz możemy niszczyć te magiczne bariery. Aha. Jeżeli naładujemy raz River, dostajemy do niego magiczną moc dodatkową. Takie naładowanie, a po naładowaniu możemy jeszcze użyć takiej specjalnej mocy, która jest każdorazowo indywidualna. Właśnie w tym miejscu bodajże Raziel walczył po raz ostatni w drugiej części. Dlatego się zmieniła muzyka. O, i teraz użyję mocy. No. Jak widać, no jednego zabiło, drugiego podpaliło, ale nie do końca. Dobra. Naładujmy sobie miecz. Okej, chyba nie naładuję. Niestety. This door had been equipped with a singular lock, requiring an unusual key. Somehow I would find it. Okej, okay, te drzwi wymagają jakiegoś dziwnego kluczyka, który musimy znaleźć. Ale to nie teraz. To potem. Nie wiem, czy nie wracamy. Przypadkowo. Chyba tak.
Au, 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 au. Au, 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 au. Dobra, na razie się cofnijmy. Właśnie niestety wracamy. A tego bym jakoś nie chciał. O. O, to jest dobre wyjście. Dobra. Znowu łucznicy. Dobra, teraz tak. Okej. Najpierw tego trzeba rozwalić. Dobra. Zenchantujmy sobie trochę broń. I znów na dół. Dobra, jest. Teraz czekajmy. Dobra, wbijamy. Dobra. Powinno już pójść, chociaż nie. Okej, już. Cierpi. Dobra. Teraz jak widzicie, jest tutaj taka bariera. O. Możemy ją zniszczyć. Jest zniszczona. Dobra. Idziemy dalej. Zanim przejdę, spróbuję przejść się tu, gdzie te ucznicy stali. Być może jakiś upgrade tu jest. O, jak najbardziej. Ulepszenie kolejne telekinezy. Dosyć przydatny artefakt, nie ukrywam. Zaraz, tam chyba też coś było. Kurczę, jeszcze raz. Skok. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. I lecimy. A nie, to po prostu taka zwykła ściana. Dobra, nieważne. Kij z tym. Wracamy na dach. Okej, przejdźmy. Nie wiem, jak jest autoface. Chwileczkę. Grafik. Nie grafik, przepraszam, grafice. Page one. Autoface. Dwukropek. Kiepskie ustawienia. Okej. Okay. Zaliczone. No, taki mały tutorial. Dobra, wyjdźmy z autoface'a. Teraz. Action. Action, action, action. Piękna. Obsługa miecza. Okej, okay, trening się zakończył dla pierwszej marionetki. Wyjdźmy z autoface'a. Następnie co mamy? Lift attack, czyli atak do góry. O, pięknie. Hold lift attack to lift enemy and jump. Czyli musimy przytrzymać lift attack w ten sposób. Możemy tu również tak. Hold lift attack and then press lift attack. Aha, czyli robimy lift attack i tak. Czyli atak po prostu... Do góry wyskakujemy i od razu szybko spadamy w dół. Dobra, wychodzimy z autoface'a. Idziemy tutaj. Lift attack, aha, czyli teraz atak do góry i akcja, akcja, akcja. No. Aha. Lift attack i atak telekinezy. Czyli to. Super. Kolejny manekin zabity. Dobra. Co mamy tu na koniec? Mhm, czyli tutaj teraz będzie unik. O, czyli to. Co teraz? Aha, czyli po prostu unik i skok od razu automatycznie. No dobra, i teraz czeka nas główny test, najtrudniejszy w tutoriala. Perform a slashing attack. Teraz musimy po prostu odgadnąć co... Perform a combo attack. Perform a lift attack. Perform a lift jump, to jest to. Perform a lift jack and lamb slam attack, czyli to. Perform a lift jump and mid air combo attack, czyli to. Perform a lift jump, aha, czyli telekineza. No. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Wszyscy jak widzieliście, wszyscy jak możecie zobaczyć.
jedna z tych śmiesznych takich flag została zniszczona. Zastanawiające, co tam jest. Idziemy na górę to zbadać. Po prostu talizman życia. No ale dobre i to. Okej. Okay. Trochę już jesteśmy wygłodzeni. Idziemy dalej. No i widać, tutaj jest najbliższa droga. Okej. Okay. O, od razu dwie ofiary losu. Do zabrania im życia. Dobra. Skakujemy na górę. Uruchamiamy dźwignię, która prowadzi do tego mostu zwodzonego, do którego się wcześniej dostałem. Próbowałem przeskoczyć. No i świetnie. Więc jesteśmy już na znajomym terenie. Oho. Są mi znajomi koledzy. Dobra, macie moc trochę Rivera. No dawaj, 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 dawaj. No, dobra, wchłoń go. Okej. Okay. Wchłonięty. Teraz tak. No dobra, teraz parę rzeczy z tutoriala. Dobra, wypijmy jego krew. Dobra. Oho. Zyskałem coś jakiegoś dziwnego. No tak, pięknie. Chciałem się napić krwi, niestety nie mogłem. Co zyskałem? Aha, zyskałem pierwsze doświadczenia w kombosie. Pierwszy poziom, że tak powiem, kombatowy. Zyskałem... O, właśnie. Move plus action. Aha, muszę się poruszyć i akcja. Jakim? Aha. Czyli po prostu parę szybkich tych cięć. Przydatne, na pewno, na początek. Zobaczymy, co dalej. W każdym razie... Ruszamy dalej. Oho. Znowu te dowcipni się. Ale... Dobra, już jeden zabity. Dobra, chłońmy jego krew. Dobra. Za dużo bym się nim nie pobawił. Dobra, padł. Możemy zniszczyć barierę. Okej, i wbijamy na Hama na chatę. Checkpoint jest. Nic nie zostało, nic. Idziemy dalej. O Jezu, znowu te pieprzone maszynki. Ło! Ło! Dobra, jakoś żyjemy. Jakoś. Dobra, idę dalej w dół, w dół, w dół. Okej. Jakieś złote drzwi, ale... O. Można niszczyć beczki, a to nam za dużo nie daje. A czasami za beczkami mogą być jakieś dziwne sekrety lub coś, bla bla bla. Dobra, idziemy dalej. Checkpoint. Ło. Aha. Hold jump. Dobra. Widzicie, muszę przytrzymać skok, żeby mieć jakieś hiper jumpy. No i naturalnie muszę... O. Teraz możemy dostać się kawałek dalej. No i git. Tak skaczemy ładnie.
Dobra, tak na spokojnie. Przejdę. O. Proszę bardzo. Zyskałem pasek zdrowia. Ociupinkę. W tej małej kapilarce. Dobra. Uff, udało się przeskoczyć. Teraz też. Okej. Okay. Teraz mamy na górze takie urządzenie śmieszne. No. You needn't linger in the shadows, Cain. It has been a long time, hasn't it? No banter, Mobius. You know why I'm here. Yes, Raziel. You sought to introduce your own pawn into this game, and now he's been swept from the board. By your hand, I suspect. Where is he? Perhaps you should ask, when? How humiliating it must be for you to come begging at my doorstep for answers. Enough wordplay. Don't threaten me, Cain. You see, I have the upper hand. How remarkable that the great Cain should succumb to the scepter's power like any common vampire. Still so arrogant after all these years, thinking you've devised some brilliant plan. You know nothing. You have read the signs, but missed their meaning. You believe you are that myth of vampire prophecy, the scion of balance, and that Raziel holds the key to fulfilling your destiny. But your messianic delusions have blinded you to Raziel's true nature. You have no idea what you've unleashed. There was a time when you might have heeded wise counsel when it was offered. Now, your vanity has made you witless. You will have to learn the truth for yourself. You'll be needing this. Your strength will return after I have departed. But by then, you will have more urgent concerns than pursuing me. Perhaps, when we next meet, you will have learned a little humility. These strange creatures seem to manifest from the very shadows. Jak widać, Mobius się kontaktował z Elder Godem, czyli tym, z kim Raziel, tego, kto niby stworzył Raziel. Dobra, na razie walczymy z cień. Dobra, cienie, sio. No, i po sprawie. Mobius attempted stopping me was not one of his better efforts. When I found him, it would be my turn to offer a few surprises. I to moja koniec odcinka, znaczy tej Underworld, trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!